O, witam was. Ponieważ do tej pory nie wyszła jeszcze nowa wersja gry SCP Containment Breach, kontynuuję moje nagrywanie przerywników. Tym razem postanowiłem wziąć się za starszą grę z epoki Commodore 64 pod tytułem Lazy Jones. Spędziłem przy niej dużo czasu. Dużo, jako dzieciak. I wspominam ją miło, jednak bardzo długi czas jej nie odświeżałem i warto by było sobie przypomnieć, czy ona rzeczywiście była taka fajna, czy może jednak nie bardzo. Ale jednak oszukiwać nie będziemy. Dobrze. Dodane sobie tak. I zaczynamy grę właściwą. O co w tej grze chodzi? Generalnie fabuła tej gry no jest dość skrótowa. Jesteś sprzątaczem w gralni arcade, który no generalnie w dużym skrócie opierdziela się. A ponieważ ma tyle gier dostępnych, to no jego opierdzielanie się polega na graniu w te gry wszystkie. Akurat w tym momencie jedną z gier to jest The Turk i to jest chyba najdurniejsza z wszystkich tych gier tutaj, więc chyba dobrze, że dostałem ją na starcie, ponieważ zdecydowanie należy do najgłupszych z tytułów tutaj dostępnych. Cała reszta gier również polega na takiej zasadzie. Ta gra to jest w zasadzie taki jak gdyby zbiór minigier, których łączy wewnętrzny hub. Był to jeden z pierwszych takich pomysłów, więc naturalnie bardzo mi się podobał w związku z tym, ale też część z tych gier jest napełniona u mnie nostalgią. O, między innymi. Rzecz, o której chciałem wspomnieć, że tak jak część muzyki tutaj jest inspirowana utworami z dawnych lat, na przykład tutaj w tle leci utwór pod tytułem utwór Visage Fade to Grey, jeśli dobrze pamiętam. Taka melodyjka, posłuchajmy przez moment, żebyście mogli skojarzyć. O, teraz. No i takie właśnie krótkie wycinki melodyjek grają w tej grze. I choć muzyka jest bardzo prosta, to mam do niej wielki sentyment, ponieważ spędziłem wiele, wiele godzin z tą grą i te melodyjki znam w zasadzie na pamięć. Także, no, jest to dla mnie wielka, wielka nostalgia. No ale nic, kontynuujemy naszą podróż przez... O, właśnie... Tak się psują dźwięki. Jeśli przypomnicie sobie, mówiłem, że spędziłem z tą grą wiele godzin, to te dźwięki potrafiły doprowadzać do szału moich rodziców, jak dorastałem. Na szczęście w tym momencie nie muszę się przejmować, bo mam słuchawki. Ale dla odmiany pokatuję was odrobinę. Tutaj na przykład w tle muzyka nawiązuje do bliskich spotkań trzeciego stopnia, jeśli dobrze pamiętam polski tytuł. Close Encounters of the Third Kind. Tutaj te, grają te nuty, które były wykorzystywane do komunikacji z obcymi. Także gra jest pełna takich wszelakich nawiązań. Ale co ciekawe, dwa utwory bodajże z tej gry zostały zapożyczone przez prawdziwych artystów. Z tych bardziej znanych przypadków jest to artysta Kerncraft i utwór Zombie Nation. Może na niego uda nam się trafić w trakcie dzisiejszej sesji. I jest jeszcze... Dobrze. Jest jeszcze drugi utwór, który... No, nazwiska autora nie powtórzę, ponieważ no... pochodzi z Brazylii, a ja i portugalski to generalnie no... olej i woda. W każdym razie zwrócę wam uwagę na utwór, który znajdę. No to ta gra niestety nie trwa zbyt długo, ponieważ wlazłem pod samochód, taki frogger generalnie. No nic, lecimy dalej. No, co tym razem? Jedna z moich mniej lubianych gier, więc pozwolicie, że ją skończę szybko, ponieważ wymaga nawigowania w labiryncie z dokładnością co do piksela, co jak łatwo zrozumieć z joystickiem nie jest łatwe.
Ja tutaj staram się wprawdzie naśladować joystick z użyciem gamepada, ale mam wątpliwości, czy to jednak wyjdzie tak, jak chcę. O, proszę bardzo, kolejne nawiązanie. Tym razem gra jest troszkę durna, ponieważ polega na tym, że trzeba zebrać dwa balony, podlecieć tam na górę i... no... zgaduję, że pocałować tamtą dziewczynę, a później trzeba wrócić i zrobić to samo z tą na dole i tak w kółko. W każdym razie melodia i tytuł tej gry, czyli 99 Red Balloons, nawiązuje do utworu bodajże zespołu Nena. I pod tym samym tytułem, 99 Red Balloons lub w oryginale 99 Luftballons. I jest to jedna z tych melodyjek, które trzymają się ze mną od dłuższego czasu. Po prostu. A że gra trwa długo i nie da się z niej, że tak powiem, wyjść, no to nie będzie nic innego do roboty, tylko sobie słuchania tej melodii. 99 Luftballons i rumwy... Nie, to jest w zasadzie środek. Gdybym miał zacząć od początku, to... jak to szło? Aha. Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich po 99 Luftballons hier umwegtum. Coś tam i dalej nie pamiętam. W każdym razie też hicior z lat 80., który ja właśnie swoim okrutnym głosem sprofanowałem. Mam nadzieję, że nie będziecie mi mieli tego za złe, zwłaszcza moja siostra. Ale no cóż... jakoś to tam się odbywa. Szkoda troszkę, że emulator rwie, bo produkuje właśnie to pierdzenie, które słyszycie w tle. Ale niestety nic na to nie mogę poradzić, ponieważ moja metoda nagrywania jest dość niestabilna w chwili obecnej. Mam przynajmniej nadzieję, że uda mi się nagrać całość. No i... hop! Aha, dało się. Idziemy na dół. I do kolejnych gier. Szafka. Co on robi z tą miotłą, nie mam pojęcia, ale biorąc pod uwagę, że identyczny efekt dźwiękowy gra, kiedy on wejdzie do ubikacji, no to mogę podejrzewać, że nie robi czegoś przyzwoitego. O, a to jest moja ulubiona gra z wszystkich minigier tutaj. Jest jako jedyna, odbywa się w świecie Lazy Jonesa i polega na tym, że mamy ściągać alkohol od barmana i przeskakiwać tutaj pijaka. Na szczęście nie muszę tego robić stale, a on mi nawet trochę pomaga, jeśli odpowiednio się ustawię. W każdym razie to jest chyba najweselsza gra dla leniwego Jonesa tutaj, z oczywistych powodów. W każdym razie sami widzicie, że gra zdecydowanie nie jest dla dzieci, no, ale... ale ja już jestem pełnoletni, wolno mi, no! Także... pi, Jones, pi. Ile wlezie. Kiedyś udało mi się rekord tutaj swój ustalić i bodajże 87 drinków ściągnąłem od barmana, ale to nie jest niestety łatwe. A to dawne lata były. No nic, idziemy dalej. No, jaka gra tym razem? Okrutne dźwięki, zbugowane. No. Ktoś za długo grał w Pink Floyd. Znaczy, słuchał ktoś za długo Pink Floyd. No, chociaż bodajże jest jakaś gra na podstawie The Wall, no to... że tak powiem, mam wymówkę, ale nie o to mi chodziło. Wbijamy tutaj. Kolejna gra. O, macie tutaj muzyczkę właśnie Kerncraft Zombie Nation. Ta melodyjka, posłuchajmy jej.
No i generalnie widzicie, że dużo, dużo zapożyczeń tutaj jest. Zapożyczeń, nawiązań i wszystkiego. W każdym razie autorem tej gry jest David Whittaker, który napisał ją w całości samemu i tak samo też muzykę i wszystkie efekty dźwiękowe. Więc jak na robotę jednego człowieka jest to mimo wszystko bardzo imponujące. Chociaż jest wiele gier na tej platformie, które są bardziej wyczynowe, że tak powiem, widowiskowe, to jednak ta mi się niezmiennie podoba, ponieważ jest zaprogramowana dobrze, z pomysłem i przyjemnie się gra. Chociaż no, ja mogę nie być odpowiednią osobą do pytania, ponieważ ja mam sentyment ogólnie do tej platformy, jak i w zasadzie i w ogóle do wszystkich 8-bitowców. Ale Commodore mimo wszystko nadal mi imponuje, ponieważ demoscena nadal aktywna na Commodorcu do tej pory odkrywa zupełnie nowe rzeczy, których pomyślano, że wcześniej ta maszyna nie jest zdolna do nich. Więc no, są to naprawdę, naprawdę imponujące rzeczy i to na pasjonatów utrzymuje tą platformę przy życiu. Mimo wszystko, gdzie byśmy dzisiaj byli, gdyby nie ta maszynka? O. Także to są lata mojej młodości, kiedy ja grałem w pokoju własnym na zielonym monitorze typu Jupiter bodajże? Nie. Nie pamiętam. Aj. Wlazłem w faceta cienia. A tu jeszcze trzeba zejść do jednej drzwi. Ten, o których z niego, nie pamiętam. Chyba do ostatnich. Tak. No, na zielonym ekranie w to grałem i jeszcze kolorów nie można było rozróżniać. Ale mimo wszystko, o, cięło się ostro. O, a tu mały klonik Space Invaders, proszę bardzo. Trochę mniej emocjonujący, ale trudniejszy, ponieważ joystick jest wybitnie zbyt czuły wręcz. I jest ciężko wymierzyć, o. Lata młodości. Fajnie, bo można trzymać fire i mieć taki właśnie pseudo auto fire, ale nie we wszystkich grach jest to możliwe. Dobrze. No niestety, skończyło się. 660 punktów. No, idziemy dalej. Teraz zostało mi tylko już najwyższe piętro, czyli 6 drzwi, 6 gier. Nie o to mi dokładnie chodziło. No ale trudno. No nie na dół, na górę! Jeszcze na górę. No, wreszcie. Zrozumiał intencję. Wbijamy do ostatniej drzwi. No, jaka gra tym razem? Jedna z moich mniej lubianych gier. Nie lubię jej, ponieważ jest nieskończona ilość żyć, dużo czasu i ten szum, ten cholerny szum potrafi doprowadzać do szewskiej pasji po prostu. Za moment zresztą to się pewnie stanie, bo już działa mi na nerwy powoli, ale jeszcze się trzymam. Teraz wyobraźcie sobie, że gracie w to na takim właśnie starym telewizorku zielonym. Siedzicie w domu, rodzice wasi są w kuchni, a wy na pełną parę zasuwacie ten szum. Nie do zniesienia, naprawdę. Aj. No i problem zasadniczo polega na tym, że niestety czas upływa tutaj powoli bardzo. A gra jest tak nudna, że wybitnie się nie chce w nią grać, zwłaszcza, że ja tutaj mam troszkę problemów z joystickiem. O, chyba do góry mi ściąga. Będę musiał go skalibrować w wolnej chwili, na razie mi się nie chce. No to pozwolicie, że sobie poczekam, bo trochę mi się nie śpieszy. Mimo wszystko.
No, także z tą grą dorastałem i miałem ich oczywiście dużo więcej, ale ja miałem to wybitne szczęście, że mogłem pożyczyć komodorca z MDK-u tutaj lokalnego. I mieliśmy... Gier nie było za dużo, no to, bo to wiadomo, wczesne lata 90., późne 80., więc nie było za bardzo co robić z tym wszystkim, ale mimo wszystko te 5-6 kaset z grami miałem i te, do których mam największy sentyment, sobie ściągnąłem z internetu i do emulatorów podpiąłem, między innymi właśnie Lazy Jones. I od czasu do czasu warto jest sobie przypomnieć takie najstarsze gry, w które się pykało, choćby dla kontrastu z grami, które mamy dzisiaj, żeby zobaczyć, no, skąd przybyliśmy, że tak powiem. Jak się rozwijały gry. Bo koncept takich właśnie drobnych, casualowych gier w zasadzie wywodzi się właśnie z tych najwcześniejszych, starych gier. Także warto znać swoją historię mimo wszystko. O, ten utwór właśnie został wykorzystany przez wspomnianego przeze mnie wcześniej brazylijskiego artystę wykonującego muzykę w gatunku technobrega, tak zwane. Czyli no, taka generalnie brazylijska muzyka imprezowa. Została dodana linia wokalu i tam perkusja i troszkę rapowania. I bodajże panienka, która śpiewa coś o puchnących policzkach. I znając życie, znaczy... Znając życie, no, ja już to wiem na pewno w tym momencie, ale mowa jest na pewno o policzkach w znaczeniu, że tak powiem, niedosłownych, bo... Ach, co będę kombinował? No, mowa o żeńskich genitaliach jest. Także... Takie zabawne... W takich zabawnych miejscach ląduje muzyka właśnie z tej gry. No, zobaczmy, zostały 4 drzwi. O, no warto czasem, warto. No, ostatnie 3 drzwi. O, kolejny specjalny pokój z koszmarem naszego głównego bohatera. No, i takie tam wesołe przydarzenia. No, ostatnie 2 pokoje. Jaka gra tym razem? Zbieranie jajeczek. To jest jedna z najtrudniejszych gier tutaj. Bo jedno tylko życie jest, a każde dotknięcie to natychmiastowa śmierć. I niestety trzeba troszkę kombinować. Ech, nie zdążę. Ale dobra. Najwyżej się nawrócę. Jeszcze nigdy mi się nie udało przejść. Zawsze gdzieś między drugim a trzecim piętrem ginąłem. Dobra. Teraz to mi się chyba czas wyczerpie. Albo już jestem taki doświadczony. Zobaczymy. O kurde! No, zobaczyliście to tutaj po raz pierwszy. Udało mi się wreszcie przejść Egiczaka. 750 punktów. Yeah! No i jeśli dobrze kojarzę gry, które już były, to teraz bodajże będzie taki Arkanoid, który jest trochę niewygodny, ale mimo wszystko... No, zgadłem. No i generalnie naszym celem jest tutaj wybijać pojedyncze klocki. Jest jeden jednak fajny bajer, ponieważ jeśli wbiję w klocka, w którego już wcześniej wybiłem, to on tak jakby wchodzi głębiej. No. Pozwolicie, że nie będę robił sprośnych żartów a propos tego, co powiedziałem przed chwilą. Ale te gry akurat nie szczególnie lubię, ponieważ cholernie trudno jest trafić w tego klocka, który się rusza. O, 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 o. Ajej. O, dobra.
No i trochę trwa długo właśnie ta gra, dlatego nieszczególnie ją lubię. Oj, chyba mi się joystick... O, właśnie. Przyblokował. I właśnie dlatego wolałem stare, dobre joysticki na kablach, a nie na Wi-Fi. Znaczy, Wi-Fi, Bluetooth, no, wszystko jedno. Dobrze. Chyba najdalej, od kiedy pamiętam. Jakoś nigdy nie mogłem przebić się przez ten fiolet, bo cholernie ciężko jest trafić. No traf, cholero jedna. O. No, jeden. Aha, już wiem, co się stało. Przyblokowała się. To też się zdarzało czasem. Niestety, teraz jest w pozycji, w której nie mogę go wybić po prostu. No, taka to drobna niedoróbka. Niedoróbki to nie jest nowy wynalazek. Wszystko. No ale nic, drzwi wszystkie zostały odwiedzone, więc tak jakby grę zaczynam od nowa, ale ponieważ nie jest to szczególnie ciekawe, to wejdę może w jeden, dwa pokoje i dam spokój. Bo... No ogólnie... To jest właśnie Lazy Jones. Idealna gra do odpalenia na jakieś 20 minut, popykanie przez chwilę i irytowanie się w temacie gier, których jakoś nie możesz cholera skończyć. No. Także dziękuję, że dobrze do mnie dołączyliście i no życzę wam miłego dnia i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.